Bardzo serdecznie Państwa witam w porannej rozmowie telewizji w Polsce.pl. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem specjalnym jest Paweł Kukiz. Bardzo serdecznie witam pana posła. Witam pana redaktora, witam państwa. No jest dla nas pan dzisiaj gościem specjalnym, bo chyba specjalne rzeczy i wielkiego znaczenia dzieją się, jeśli chodzi o szeroko rozumianych konserwatystów w Polsce. Ma pan się w sobotę spotkać, z tego co słyszymy, ma być spotkanie na szczycie, mówi się, że ma pan się spotkać z panem Gowinem. I pytanie, czy ta informacja jest prawdziwa, czy to są jakiegoś typu tylko dywagacje? Jak zawsze, niestety od dłuższego czasu w polskich mediach informacja jest półprawdziwa, półprawda. Czyli do spotkania ma owszem dojść, ale na pewno nie jutro, nie w sobotę. W przyszłym tygodniu się z panem premierem Gowinem będę widział i będziemy rozmawiać o tym, o czym właściwie rozmawiamy od wielu lat, jeszcze z czasu, zanim pan premier przystąpił do Zjednoczonej Prawicy, czyli o tych sprawach ustrojowych, o sprawach klasy średniej, o sprawach gospodarki i w jaki sposób możemy tutaj zacieśnić w tych dziedzinach jakąś siłę rażenia, tak to nazwijmy, czy możemy wspólnie mieć taką, by bronić polskiej klasy średniej, polskich mikroprzedsiębiorców, by wprowadzić również, czy popierać się wzajemnie przy zmianach dla mnie kluczowych, zmianach ustrojowych, czyli zmianie ordynacji wyborczej, sposobu wybierania posłów na taki, gdzie to nie partie polityczne wskazują kandydatów, ale mają do tego, znaczy nie tylko partie polityczne mają prawo wskazywania kandydatów, ale również każdy obywatel posiada indywidualne, bierne prawo wyborcze. Myślę tutaj o takim kompromisie, o ordynacji mieszanej, podobnej do modelu niemieckiego, o referendach, o inicjatywie ustawodawczej, obywatelskiej, o też samorządach i równym traktowaniu samorządów. Panie Pawle, ale pytanie, które zadaje sobie wielu naszych widzów, ale też pewnie wielu polityków po każdej stronie tej, powiedzmy sobie, barykady, jeśli nie muru, który w Polsce ciągle istnieje. Czy panu jest, niestety, tak. No niestety tak. Czy panu jest bliżej do Jarosława Gowina, czy bardziej do Jarosława Kaczyńskiego? Pytanie zasadne, bo przecież nie jest żadną tajemnicą, że o względy, że tak powiem, zabiegają pana, no tak, pan Jarosław Gowin, jak i szef, no kiedyś Zjednoczonej Prawicy, ale pozwoli pan, że dam to w cudzysłów w tym momencie. Wie pan, ja już do tego zabiegania o względy, do takiej roli panny na wydaniu, to wie pan, ja już po pierwsze panną nie jest, ja się na jednych takich zabiegających tak przewiozłem, mówię o PSL-u, że daj panie Boże. Natomiast nie, to nie jest kwestia o zabiegania, czy o względy i tak dalej. Jest wiele takich spraw, z którymi łączą z panem prezesem Kaczyńskim i wiele spraw, które łączą mnie z premierem Gowinem. I wie pan, jestem też poza tym ostatnią osobą, która chciałaby eskalować w tej chwili konflikt w Zjednoczonej Prawicy. To jest w ogóle dla mnie, to już mówię do obu panów i do pana premiera, do pana ministra, przepraszam, Zbigniewa Ziobry, żeby w takim momencie pandemicznym, naprawdę w bardzo skomplikowanej sytuacji, gdzie życie ludzkie jest zagrożone, gdzie mamy no, ogrom problemów przed sobą, żeby w tej chwili wchodzić w jakieś spory polityczne, no to panowie dajcie sobie naprawdę spokój. Nie ma z nami przeżycie to na później. Nie ma między z nami przedstawiciela Solidarnej Polski, ale no pytanie jest kolejne. No oczywiście, że dzisiaj mniejsze ugrupowania tworzące jeszcze ciągle koalicje, no rozpychają się rękami, nogami i łokciami, co jest chyba dość naturalne przy tych podziałach. No i pytanie, panie Pawle, ale czy tylko Zbigniew Ziobro jest odpowiedzialny za te tarcia wewnętrzne, czy przypadkiem również Jarosław Gowin? Pytam dlaczego. Ale powiedziałem panie redaktorze przed chwileczką, że pretensje nie są tylko skierowane powiedziałem do wszystkich panów z całej Zjednoczonej Prawicy, że jakiekolwiek konflikty, nawet jeśli są różnice, ale wyciąganie ich w sytuacji tej no, fatalnej, generalnie jeśli chodzi o zdrowie, w sytuacji niebezpiecznej, jest po prostu dla mnie no, nieetyczne. Już nawet nie mówię o kwestiach politycznych, ale w takiej sytuacji, wie pan, bić się o spółki Skarbu Państwa, bo o to przecież w tym wszystkim chodzi,
o synekury, opozycję, o to, co zawsze chodziło w Polsce po 89 szczególnie roku, o tak zwany TKM. No i tyle. A jeżeli to się jeszcze dzieje w ramach, to walka o TKM w ramach koalicji, która jest rządząca, która rządzi w bardzo trudnych czasach, no to jest kiepskie, słabe to jest po prostu. Panie Przepraszam, panie, no, ten piesek szczekał tak, i... Słyszałem, ale czy się zgadza? Mówią, ale karawana, się. Ale rozumiem, że karawana idzie dalej, mimo poszczekującego psa. Panie Pawle, no dobrze, ale pan zawsze stawał w kontrze do tych synekur, do pewnego układu władzy, który w Polsce rzeczywiście po 89 się tak scementował, że tu barw politycznych naprawdę nie ma. Ale dokładnie. Przy szeroko rozumianym żłobie. No dobrze, ale ktoś panu będzie mógł zarzucić, że jeżeli pan wejdzie w układ władzy, prawda, i no nie wiem, no przyjmijmy roboczą hipotezę, że stanie się pan ważnym członkiem rządu, bo przecież tego wykluczyć dzisiaj się nie da. Nie boi się no pan, właśnie że... da się, no jest właśnie to od razu wykluczne. Aha. Właśnie na tym to, panie redaktorze, nie polega. Chce pan wejść do rządu? Wiem, że to jest... Ja wiem, że to jest niezrozumiałe dla ludzi. Myślą, nie, czy Kukiz wariat, czy o co mu w ogóle chodzi. Kukizowi chodzi o jedną rzecz, o po prostu zmianę legislacji, o naprowadzenie Polski na tory państwa prawdziwie demokratycznego, a nie niepołowicznie demokratycznego. Nie państwa demokracji partyjnej, a państwo demokracji obywatelskiej. Do tego są potrzebne zmiany ustrojowe. Kukizowi chodzi też o pohamowanie, czy jak gdyby zapobieżenie tym wszystkim zdarzeniom korupcyjnym, czy zdarzeniom, czy sitwom, nepotyzmowi i tak dalej, i tak dalej. I o tym też z panem prezesem Kaczyńskim rozmawiałem i prezes uważa, że pomysł ustawy antykorupcyjnej jest, no, będzie ciężko wprowadzić generalnie ze względu na wrogo nastawione chyba wszystkie partie, do która partia chce ograniczać sobie tak zwane, jak to pan powiedział, koryto. No, ale że jest to do zrobienia i że jest to słuszna generalnie słuszny kierunek, bo trzeba, no, te sprawy związane z korupcją czy pokusami do korupcji, do sitw, zatrudniania rodzin i tak dalej, no, przyhamować. Dobrze, panie Pawle, na tym powinno polegać prawo i sprawiedliwość. Tak, trzeba zmienić prawo, żeby zaistniała sprawiedliwość, a nie sprawiedliwość dla naszych, a prawo dla obywateli to prawo chłopa pańszczyźnianego. Panie pośle, ale to pełna zgoda. Tu nie ma, myślę, żadnego konfliktu i myślę, że partie nawet z takiego politycznego cynizmu będą kiwały głową panu i będą mówiły, dobrze, wchodzimy w to. Ale żeby to zrobić, panie pośle, no to trzeba być częścią obozu władzy, prawda? Nie. No ma pan grupę posłów. Nie trzeba być, nie. Nie można trzeba stać z boku, to niech pan nam to jest wytłumaczy. Kwestia, proszę pana, ja spróbuję wytłumaczyć. Często w mediach pojawiają się informacje, Kukiz idzie w koalicję z PiS. Najpierw powiedzmy sobie definicję koalicji. To znaczy w rozumieniu tym praktycznym, tak jak to wygląda w Polsce. Koalicja jest to związek różnych podmiotów politycznych w celu objęcia władzy bądź sprawowania władzy i, uwaga, administrowania tak. państwem, z czym wiąże się obejmowanie ministerstw, spółek Skarbu Państwa, no wszelkich jakichś takich instrumentów czy instytucji służących zarządzaniu tym państwem. Więc mnie takie rzeczy nie interesują. Mnie interesuje zmiana legislacji, zmiana prawa. I w tej chwili jesteśmy na drodze takiej, i to o tym z panem prezesem, pan prezes Kaczyński doskonale o tym wie, i rozmawialiśmy po prostu o ustawach, o tym, czy pytał mnie prezes, czy byłbym w stanie poprzeć niektóre, czy powiedzmy część ustaw, z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości istotnych. A jakie to były ustawy? Nie, może pan nam powiedzieć, pan, że, co było na stole? Wie pan, chwileczkę, najpierw skończę ten cały wątek. I cały ten tak zwany deal miałby polegać na tym, powiedziałem, dobrze, musiałbym po pierwsze najpierw poznać te ustawy, które chcecie państwo przeforsować, a obawiacie się o to, że może wam zabraknąć głosów. Jeżeli je przejrzę, jeżeli się tutaj dogadamy, to wtedy wymiana ustawa za ustawę, że tak powiem, jest możliwa. Więc zacznijmy od tego, że najpierw wspólnie ze specjalistami, wczoraj spotkał się Sachajko z panem Schreiberem i z grupą prawników PiS-u, najpierw dopracujmy te nasze projekty do takiego kształtu, żeby Prawo i Sprawiedliwość już potem, no żeby właściwie w każdym momencie można było wrzucić tę ustawę, ponieważ już jest konsensus osiągnięty między Prawem i Sprawiedliwością a nami. Głosujemy tą naszą ustawę, a potem
tym ja z moimi ludźmi pomagam wam przegłosować waszą ustawę, którą wcześniej ustalałem. Tylko że problem polega na tym, że mam na razie bardzo ogólnikowe informacje od pana prezesa, że są to ustawy wchodzące w skład całego, czy planu odbudowy? W skład, no planu odbudowy, no plan odbudowy, funduszu odbudowy, to wchodzi w plan również nowego ładu, więc to jest spójne. No i pewnie ten fundusz odbudowy też będzie dyskutowany, bo tutaj wiem, że Zbigniew Ziobro nie chce tego akurat punktu poprzeć. Ale tak jak mówię, no nie będę w tej chwili wymyślał, co będzie, co nie będzie. Najpierw niech PiS wspólnie z naszymi ludźmi dopracuje te ustawy naszego autorstwa i przedstawię w takim kształcie, doprowadzi takiego kształtu, który będzie satysfakcjonujący dla obu stron. Następnie pan prezes Kaczyński przedstawi mi te ustawy, na których prezesowi Kaczyńskiemu zależy. No i działamy albo nie działamy. Jeśli na przykład, załóżmy, to jest hardkorowe porównanie, ale jeżeli na przykład w Nowym Ładzie ustawą, na której będzie zależało prezesowi Kaczyńskiemu, się celowo uśmiecham, będzie wprowadzenie ustawy o podatku od oddychania, no to wiadomo, że ja za taką ustawą nie zagłosuję. No ale już na przykład do dyskusji jest ustawa o opodatkowaniu mediów. Tyle tylko, że ja bym ich nie opodatkowywał, nie puszczał pieniędzy przez skarb państwa, ale przez jakąś organizację zarządzania zbiorowego. Bywalił z tego w tej chwili planu, z tego projektu finansowanie NFZ-ów i finansowanie tych mediów, no przepraszam, ale w rzeczywistości sprzyjających władzy i tak dalej, i tak dalej. I zostawił tylko i wyłącznie pomoc szeroko pojętemu środowisku ludzi kultury, którzy nie mają numeru PKD, którzy nie mają firm, którzy pracują na umowę zlecenia. Powinno to obowiązywać czasowo, na czas trwania skutków COVID-u i powinna być to danina solidarnościowa od mediów, ponieważ media żyją z informacji i z kultury. W związku z tym niech również partycypują w tych stratach, które ponoszą ci, którzy tę kulturę współtworzą i którzy, wiele z tych osób jest w tej chwili naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji. Dobrze, panie pośle, oczywiście kwestia mediów jest kwestią w moim przekonaniu dzisiaj nie do rozwiązania, bo jak pan słusznie zauważył, są media konserwatywne i są media liberalne, które no, mają inną wizję Polski w oczach i chyba w sercach również. Ale zostajmy na chwilę przy kulturze, bo okazuje się, że pan zaczyna przeszkadzać, że tak powiem, ludziom kultury, czy ludziom szeroko rozumianej kultury. Pan Skiba i pan Owsiak no, apelują do pana, żeby pan nie wchodził z tym PiS-em wstrętnym, okropnym w żadne układy, żeby pan pozostał nadal niezależny. Ale to nie jest chyba pierwszy przytyk ludzi muzyki, kultury szeroko rozumianej wobec pana osoby. Jak pan sobie z tym radzi? Co by pan odpowiedział panu Owsiakowi czy panu Skibie? Panie redaktorze, ja już w czasie, kiedy w 2015 roku, kiedy ogłosiłem chęć startu w wyborach prezydenckich, została jednostronnie zerwana ze mną umowa przez Sony Music Polska, przez pana Kutaka, tak się chyba nazywał ówczesny dyrektor, co dla mnie było rzeczą też niezrozumiałą, bo stwierdził, że Sony no absolutnie nie może iść taką linią, by wydawać artystę, który wchodzi w politykę, jak to nazwa. Jednocześnie Sony Music wydało płytę z papieżem, który z Janem Pawłem, świętej pamięci, świętym Janem Pawłem II, który no był znacznie wyższej klasy politykiem niż jakiś Kukiz z Potopolski wsi. Jednocześnie wydawano Cugowskiego w czasach, kiedy był senatorem. Tak. Wtedy to środowisko za mną się w ogóle nie ujęło, nie stanęło w mojej obronie, absolutnie. Chociaż wyjątkiem był właśnie paradoksalnie Krzysiek Skiba. Ja z nim wczoraj przeprowadziłem i on mnie rzeczywiście wziął pod obronę. Mhm. Powiedział, że to jest niedopuszczalne, żeby firma z takich powodów człowiekowi zrywała jednostronnie, zupełnie bez żadnych bezkarnie kontrakt na kilka lat. I teraz ja wczoraj rozmawiałem z Krzyśkiem, dzwoniłem do niego, rozmawiałem z nim no, około godziny telefonicznie, bardzo spokojnie. Wie pan, ja nie mogę mieć akurat do Krzyśka, czy tam do wielu swoich koleżanek i kolegów pretensji, ponieważ oni nie rozumieją, nie znają elementarnych zasad ustrojowych. No, po prostu, wie pan, oni elementarza nie znają, nawet nie polityki, tylko zasad, oni mówią o demokracji, nie mając pojęcia, na czym demokracja polega. No niestety. Więc
Więc tutaj trudno w jakąś polemikę wchodzić, ale pocieszające jest to, że mam, odnoszę wrażenie, że Skiba troszeczkę po tej rozmowie może troszkę więcej rzeczy zrozumiał. Natomiast do Owsiaka, który mi tam w swoim wpisie radzi, żebym sobie wydziarał na jak to napisał, na piersiach tam słowa Skiby, żebym wyrzucił numer telefonu prezesa do kibla i wrócił do muzyki, to ja ci powiem jedno, Jurek, ty sobie wydziaraj na swoich piersiach, wydziaraj sobie jeden napis. Ustrój, głupcze, po prostu ustrój. To jest podstawowa sprawa. Panie pośle, musimy kończyć, ale dobra puenta. No nie da się ukryć, że muszę się z panem również zgodzić w tej kwestii. Bardzo serdecznie dziękujemy. Paweł Kukiz był gościem specjalnej porannej rozmowy telewizji w Polsce.pl. Dziękuję, panie Paweł. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i zdrowia państwu. Wzajemnie. Wzajemnie, panie pośle. Dziękujemy serdecznie. Drodzy państwo, kończymy tę część, a za moment bez spiny. To już za chwileczkę.